Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu, który tak naprawdę jest pierwszym odcinkiem wakacyjnym, dlatego że prawie 2 miesiące nie było mnie na YouTube, a to dlatego, że zająłem się swoim życiem prywatnym. Z takich ciekawszych rzeczy to chociażby zdałem prawo jazdy, mogę się przyznać, zdałem je 14 czerwca, więc jestem już od 2 tygodni kierowcą. Bo czekałem na wydanie plakietki. A dzisiaj będziemy przygotowywać się do żniw, które będą już lada moment. Dzisiaj mamy środę. Jutro wam ten odcinek wypuszczę. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, o której dzisiaj dzień skończę. A z takich ciekawszych rzeczy to jeszcze nabawiłem się problemów z kręgosłupem na żniwa. Miał być remont MTZ-a. Wyszło jak zwykle, ale jeden remont, no tak, połowicznie się udał, a połowicznie nie udał. Bo kurna, jak zaznaczył swój teren. Ale się dziwnie, MTZ-em jeździ. Dawno jeździłem nim. Robiłem remont agregatu, który miał być dla was nagrany, ale mocno się on przedłużył, więc po prostu nie udostępniałem wam tego filmu. Dobra, dwójka, a nie wsteczne. Teraz musimy wyciągnąć, ale jest zaczep? Jest zaczep. No można by MTZ-em wyciągnąć header, bo musimy najpierw wyciągnąć header, żeby móc wyciągnąć kombajn. Kombajn szykujemy 3 dni, może 2 przed żniwami, więc rychło w czas. Ale tak czasami w życiu musi wyjść. MTZ bez opryskiwacza, bo tato miał trawę kosić, tylko trzeba mu kosiarkę podpiąć. Ja trochę wczoraj pokosiłem z godzinę, jest chudy dzik i nabawiłem się problemów, że później 2 godziny leżałem, bo mi kręgosłup bolał. Nie wiem, gdzieś będę planował iść do fizjoterapeuty. Trzeba bardziej jechać. Teraz jadę z górki na razie. Dobra, więc my zaczepiamy header i zaraz do was wracam. Dobra, zapięliśmy header. Ja oczywiście nieuczesany. I spróbuję kurna jechać do tyłu z tym wózkiem. Ja się już dawno tak kurna cofałem. O kurde, na podwórek.